Cześć, moje nazwisko Andrzej. Chciałem pozdrowić moją małżonkę Agnieszkę, córeczkę Edytkę i ciebie Damian. A was, całą resztę zapraszam na Road Vloga. Dzień dobry wszystkim. Witam was w środę. Was witam. Pod Birmingham. Korki jak nie wiem co. Ja muszę się przedostać za Dover, tam na ten półwysep na dole Anglii. Mam jeszcze 328 km. Zrobimy 4 godziny jazdy i tak będzie, niestety. Towar zrzucony pod Birmingham. Także... nie nagrywałem wczoraj nic, bo taka jazda była nocna, autostrada, nic się nie działo, więc stwierdziłem, że na tym można odcinek zakończyć. A dzisiaj jedziemy do Szwajcarii. Także zapraszam na dzisiejszą wycieczkę. Pyk! No i niestety, jak widać, zbyt daleko sobie nie ujechałem. Na M1 korek. Zostało mi 225 do celu. A tu jeszcze jest ze 2 km korka. Jak nie więcej. Jakiś wypadek był. Przynajmniej z tego, co mi wujek Google mówi, także... Toczę się powoli. Na czasie mi zależy, bo mi się trochę spieszy, a to dupa, nie? To jest właśnie minus tej roboty. Ja na przykład nienawidzę korków. Pamiętam, jak kiedyś jechałem z Łodzi, jeszcze nie było tej autostrady, nawet nie do Torunia, bo była od Gdańska tam chyba do Grudziądza? Nie pamiętam, tam połowa tej Toruń-Gdańsk była tylko zbudowana. Pamiętam, jak dziś wybrałem się do dziewczyny na morze, żeby się z nią spotkać. Przy okazji razem wracaliśmy, bo ona już miała wracać. O 6 rano wyjechałem, o 5 rano wyjechałem z Łodzi, w sobotę, debil, w wakacje. To korki były tak, przed autostradą, po drodze były korki, w samym Trójmieście były korki, na zjeździe zawodnicy były korki, w drodze na Wejherowo były korki i w Rumi byłem, żeby was nie skłamać, po 11 chyba czy 10 godzinach, jakoś tak, koło 15 było, to koło 5, 15, 10 godzin. 10 godzin jechałem, 380 km. Masakra. Nienawidzę korków, mam straszny wstręt do korków. No ale niestety, aut jest coraz więcej, a dróg aż tak bardzo nie przybywa. Swoją drogą ten nowy Prius jest ohydny, moim zdaniem. Nie podoba mi się. I za to właśnie uwielbiam Anglię. Co chwila jakaś fajna fura. JDM! JDM! Rzecz, która dziwi po prostu wszystkich. Dlaczego ja tak dziwnie zamykam auto? Czekam 40 minut na odprawę, będę czekał, więc stwierdziłem, że idę sobie do Subwaya kanapkę zjeść. I zobaczymy, co dalej. Na Szwajcarię jadę. Także... Stop 24 Folkestone. No, nie ma zamiany naczep i nie ma zostawiania naczep. Ciekawe, jak to działa w praktyce. Jakaś nowa opcja w Subwayu jest. Z jakąś wołowiną. W sosie takim tym, więc... Zobaczymy, co to jest warte. Nie było mojego ulubionego pieczywa niestety. Z serem. Także trochę mniej kalorii. Moje piskadełko zaczęło już piszczeć, także idę po papiery. Te dwójeczka odebrana, można jechać do Szwajcarii. Idę się zgłosić do spedytorów. Pogoda piękna, tylko że mam kurna prawie 900 km do zrobienia. A już jest chyba 15. Że nie jest fajnie w ogóle, bo się strasznie ten dzień przeciąga. Mam tu
pan sobie parkuje właśnie. A tu stoi moja niunia. Oj. Ja się chwilę przespałem, czekałem na chłopaka, aż mi przywiezie tam parę dokumentów. Do kraju jadę w przyszłym tygodniu. I jadę na tunel, a na tunelu w ogóle patrzcie jakie pustki. Aż chciałoby się rzec, wow! Moja brameczka dla busów, jej, dzisiaj działa. Oj, numer mi się nie zgadza. Ja oczywiście załapałem się na kontrolę, bo przecież jakby to było, jakbym się nie załapał na kontrolę. 20.35 jest naszego czasu, czyli 19.35. Along with 2024. Czyli za niecałą godzinę mam pociąg, co mnie wcale nie pociesza. No ale co zrobić? Nic nie zrobię. Także zobaczymy się na pociągu. Dzisiaj się w sumie nic nie działo w dzień, więc może poruszę jeden z tych tematów, które kiedyś miałem poruszyć, ale tak mi schodzi, bo znowu będzie nocna rozkmina. No. Wpadłem w straszną, ale to straszną melancholię. Straszną. Ja nie sądziłem, muszę powiedzieć, że naprawdę nie sądziłem, że można tęsknić tak za jakimś miejscem, które nie jest naszym domem. Bo, no bo za domem można, no jeżeli się wyjeżdża z kraju na przykład, to większość Polaków ma tak, że tęskni za krajem. Nie mówię, że wszyscy, zdarzają się tacy, co tego kraju wręcz nienawidzą, chcą z niego wyjechać. Natomiast ja myślę, że za tym krajem naszym bym tęsknił i to bardzo. Ale pierwszy raz w życiu czuję się taki trochę rozerwany, bo z jednej strony chciałbym, pomimo, że mówię, znając wszystkie wady, te, które ja znam w Japończykach i w Japonii, tak ciągnie mnie strasznie do tego kraju. Ale już niedługo was zabiorę, także spoko. Myślę, że ogólnie jadę do Szwajcarii, tak? I dzień dzisiejszy, jutrzejszy dla was będzie taki trochę krótszy, bo dużo się nie będzie działo, dopiero w poniedziałek ładuję. Więc skoro jesteśmy przy temacie Japonii, to może się rozgadam na temat wad Japończyków, tych, o których ja wiem na przykład i ogólnie społeczeństwa japońskiego. Wiecie, znaczy wad. My to możemy rozważać jako wady z naszym podejściem, z naszym europejskim podejściem do życia. Ale o tym jutro, dzisiaj się już nie rozgaduję. Wszystkim wam życzę dobrej nocy. No i do zobaczenia za niecałe 24 godziny. Trzymajcie się. Pyk!